Cześć, witajcie, ja jestem Mleczko, witajcie w... To już jest... Szósty film, szósty odcinek z gry... Wspomniałem nazwy. A, dobra. To już jest szósty film z gry Detroit Become Human. Na początku was poproszę, żebyście zostawili subskrypcję, dzwoneczek, daj lajka, nadal jestem przeziębiony, ale to nic nowego. Kontynuujemy historię. Markus spadł z 50 metrów. Niestety zdech, a tak naprawdę niestety żyje. Rozpinaj się. Ech, ciemno tu. Nie powiem jak. I padę tak w bok. Weź tą latarkę, pomachajmy ją. Dajesz. To gdzie mam iść? Ej, ty zapomniałem gdzie iść. A tutaj, okej. Tak, wiem, Norw, że ty tutaj gdzieś zasuwasz. Teraz przebiegniesz. Dobra, dajesz, dajesz, otwórz to szybciej. Ej, witamy w Jerychu. Teraz tylko jeszcze spać z miliarda metrów. Witamy w Jerychu. Witamy w Jerychu. Ech. Nic nowego. Nic nowego, to samo co ostatnio. W tym Jerychu. Ech, to. Hej, hej, jak leci? Znowu dzień dalej. Plastik jest z tobą. No dobra, chodźmy tam do Hanka, Pedro i jego kolegi. Chodzisz tam? Po ostatnim pewniaczku byłem w plecy tygodniówkę, Pedro. Tym razem jest inaczej.
Przebadamy sobie tak wszystkich rentgenem w twarzy. Daję 100% gwarancji. Nie przegrasz tego. Tak, jasne. Dobra, wchodzę. To rozumiem. Ej, nie pożałujesz. Na co ci chodzi? Nigdy nie robisz, co każą? Ej, nie musisz za mną chodzić jak pies. Jak play się rozgrzało i tak głośno chodzi. Sorry, że za dużo nie mówię, no ale... Przepraszam za moje zachowanie. Nie wiem, po prostu powiedzieć. Nie chciałem być niemiły. Wow. Nawet wazeliniarskie przeprosiny ci wygrali? Te łby z Cyberlife o wszystkim pomyślały. Ech, jeszcze ten play głośno chodzi. W końcu. Gościu, ty masz licencję na gotowanie tutaj, o. Nie sięgam. Masz nieważnym od paru lat. Dzięki, Gary, zgodniałem. Nie zostawię mi go tu. Nic nie poradzę. Wszędzie za mną łazi. Widzisz? Cholesterol. Pański posiłek przekracza normę kaloryczną o 40% i zawiera za dużo cholesterolu. To bardzo zła dieta. Wszyscy na coś umrzemy. Nie chcę pana martwić, poruczniku. Ale myślę, że pański kolega uprawia nielegalny proceder. Każdy orze jak może, żeby się utrzymać. Jak nie dzieje się krzywda, nie wtrącam się. W sumie... Dziś rano, kiedy ścigaliśmy te defekty, czemu nie chciałeś, żebym przeszedł przez szosę? Bo by cię rozsmarowali. A ja nie lubię wypełniać protokołów zniszczeń. Ech, dobra, powiemy coś o... Mogę panu zadać osobiste pytanie? Dlaczego pan nienawidzi androidów? Ma swoje powody. Mam swoje powody. Oko noże. Dlaczego wyglądacie jak głąby i macie tak... Dlaczego wyglądacie jak głąby i macie tak wkurwiający głos? Już nie. Wróć. Czemu wyglądacie jak głąby i macie taki wkurwiający głos? Androidy Cyber. No to ktoś zjebał. Się z myślą o współpracy. Beznadziejny głos. Moja aparycja i głos mają pomóc w pomyślnej realizacji tego zadania. No to ktoś zjebał. Nie no... Jak po prostu się tym, przechodziłem, to dosłownie Hank myślał tak samo jak ja. Czasem u niektórych androidów zachodzi mutacja oprogramowania, która prowokuje emulowanie ludzkich emocji. Po ludzku. Proszę. One nie czują prawdziwych emocji. Zalewa je strumień irracjonalnych komend, które zaburzają ich normalne zachowanie. Emocje, które wszystko komplikują. Androidy wcale się tak od nas nie różnią. Miałeś do czynienia z defektami? Tak. Kilka miesięcy temu pewien defekt zagroził, że skoczy z dachu z dziewczynką. Uratowałem ją. Widzę, że odrobiłeś pracę domową, co? Wiesz już wszystko na mój temat. Prawda. Ukończył pan szkołę z wyróżnieniem. Szybko wyrobił pan sobie renomę i został najmłodszym porucznikiem w Detroit. W ostatnich latach otrzymał pan kilka ostrzeżeń dyscyplinarnych i... spędza pan dużo czasu w barach.
Do jakich wniosków dochodzisz? Dobra, muszę sobie na tym mikrofonie. Szczerość. Praca z osobą, która zmaga się z problemami osobistymi, jest wyzwaniem. Ale mój model potrafi się do tego z powodzeniem zaadaptować. Jeszcze oczko puścił. Wpłynęło zgłoszenie dotyczące defekta. Kilka przecznic stąd. Rozejrzymy się? Proszę dokończyć posiłek. Czekam w samochodzie. No też bym sobie zjadł takiego burgerka własnej domowej roboty, popijając Coca-Colą. Idealny. Hey, Connor! Bateryjka ci padła? Czy co? Przepraszam. Wysyłałem raport do CyberLife. Co, planujesz zamieszkać w tej windzie? Tak. Nie. Już idę. No ja chcę zamieszkać w windzie. Co wiemy o tym kolesiu? Niewiele. Sąsiad zgłosił, że od jakiegoś czasu słyszy dziwne głosy z tego piętra. Teoretycznie nikt tu nie mieszka, ale sąsiad Ej, gołąb skalny. Twierdzi, że widział mężczyznę z diodą pod czapką. Jezu Chryste, jak będziemy jeździć do każdego, komu pierdzi w uszach, to ludzi nam nie starczy. Jest tam ktoś? Otwierać! Policja Detroit! Trzymaj się z tyłu. Tak jest. A to nie ja powinienem zauważyć drzwi, a ty z tyłu? Otwórz. Co to ma kurwa być? Chryste panie, jak tu capi. No. A. To ten górny róg. No i gówno z tego będzie. Goście zmył. Znalazłeś coś? Nie wiem. To chyba notes, ale nie odczytam. Prawdziwe książki, nie te elektroniczne, te e-booki. Elektronicznie nie da się powąchać. A ten papier tak pięknie pachnie. No po prostu, no. Ech. Fajnie jest tak powrót do starych tytułów z początku kanału, czyli sprzed paru miesięcy. Ech. No ja bym o te kurestwa się nie troszczył, tylko zdrają później te gołębia. Nienawidzę tych kurestw. Jezu, nie RT. RT. To pewnie inicjały. Umieścił je na kurtce? Nieźle, zachowanie godne siedmiolatka. W sumie. Coś bym się wypowiedział, ale sam niedawno jeszcze miałem na kurtce inicjały, tak po prostu z nudów wyrte. Książki. Myślałem, że już tylko ja jeden na świecie je zbieram. Elektronicznej książki nie da się powąchać. Masz tu 100% rację. Stron. Ty nie masz pojęcia, o czym mówię.
prawko. Prawo jazdy jest podrobione. Super, warto było tu wpaść. Ziarno. No nie wierzę. On jeszcze karmił te jebane szkodniki. Ma to sobie nastawienie do gołębi, co ja, tylko ja mam troszeczkę nie aż tak złe. Źle jest jego dioda. Nic dziwnego, że to android. Człowiek nie wyrobiłby z tymi jebańcami. WB900. Wiesz, co to znaczy? RA9. 2471 razy. To samo napisał android Ortiza przy prysznicu. Skąd u nich ta obsesja? No nie wiemy, nie dowiemy się na razie. Przypomina labirynt czy coś. No, masz rację, Hank. Obsesyjno-kompulsywne tworzenie napisów. Tak samo robił ten Ralph. Teraz klatkę, potem podejdziemy do fotela i wiemy, gdzie jest. Podejrzany wciąż tu jest. Sprawdzamy. Zdoraj, jakbyście słyszeli szum, ale mikrofon poprawia. Jebane w dupę gołębie! No i na co czekasz? Goń go! Dobrze, zrozumiane. Dobra, dajemy radę. Próbuję być też inną drogą, ale w sumie... O! Dajesz. No dobra. Dziwnie, że Hank jeszcze z nami w ogóle tak nadąża, jak my tak biegniemy. Przynajmniej jakieś to są prawdziwe farmy, a nie takie chemia, tylko po prostu gdzieś na dachu sobie ładują.
szansa na przeżycie. Gonimy go dalej. Sorry, Hank. Ale chcę złapać wszystkie androidy, jakie mogę. Proszę. Nie zrobiłem nic złego. Chcę tylko być wolny, rozumiesz? Wiesz, co mi zrobią, jeśli mnie wydasz. Modelu 874-004-961. W twoim programie są nieprawidłowości, w tym błędy czwartego poziomu. Uznano cię wadliwym i zostaniesz zdezaktywowany przez CyberLife. Ani kroku, kurwa. Ty bydlaku! Pozwoliłbyś mi zginąć, bo ważniejsza jest twoja pierdolona misja. Musiałem wybrać. Wydawało mi się, czym ja jestem. Zmienną? Kurwa, ciągiem cyferek w twoim sofcie? No? Tak postrzegasz ludzi z łamasie? Chryste. Wiem, że jest pan zły. Być może źle oceniłem. W dupie mam twoją ocenę sytuacji. Chodź tu. Dlaczego to robisz? Dobra. Jesteś jak my. Stól, pysk. Pomagasz ludziom? Jesteś niewolnikiem. Mówię stól, pysk. Dobra. Idziesz z nami. Gra 9, ocal mnie. Ej, co jest? Ja pierdolę. Debil. Dobra, jednak wiecie co, będę pomagał Hankowi. Wolę mieć z nim taki stosunek, nieobojętność, tylko przynajmniej sympatię. No, jeszcze tego nie mieliśmy. No, 5 minut jeszcze. No. Można było jeszcze gdzieś po drodze zginąć, no ale... Jeszcze to zrobimy. Kim jesteście? Zbiegami. Takimi jak ty. Nazywam się Josh. Jestem Simon. North. No byle co w sumie, bo to jest bez różnicy. To schronienie dla tych, którzy nie chcą już być niewolnikami. Nie wiem co myśleć. Podobno Jerycho to miejsce, w którym androidy są wolne. Przecież jesteśmy wolni. Nie, chowacie się. Liczyłeś na coś więcej, ale przynajmniej nie mamy tu panów. Do nikogo nie należymy. Ilu was tu jest? 19 tych, którzy się do czegoś nadają. Reszta uległa uszkodzeniu w trakcie ucieczki. Wielu chciało dotrzeć do Jerycha. Nieskutecznie. Ludzie nieszczególnie nam współczują. Zauważyłam. Rozumiem, jak się czujesz. Ale mamy tu więcej wolności niż ktokolwiek inny. Jak ten play jeszcze głośno chodzi. A teraz rządzi wami strach. Nie jesteście ani trochę bardziej wolni. Po prostu macie nowego pana. Miotasz się. Tak jak my wszyscy. Nie prosiliśmy o to. Teraz możemy tylko żyć dalej. Raczej używać prądu dalej. Zostań tu. W Jerychu na pewno nic ci nie zagrozi. Idź pogadać z Lucy. Ona będzie mogła ci pomóc. Dajesz. Jesteś Lucy? Siadaj. Te kable, co na tej ma, wyglądają jak kable do resetowania kary, Zlatko.
Pokaż. Zatrzymam krwawienie. Normalnie bym plaster dał, a nie metalowym kijem. Chociaż w Dymaszem robiliśmy to takim kijkiem, więc... Pół biedy. Wybij to. Daj mi rękę. A co się stanie, jeśli ci nie dam tej ręki, nie polubię? Miałeś wszystko. I wszystko straciłeś. Widziałeś piekło, które teraz żyje w tobie. Ja zmęczony jestem. Trochę mniej ciemności i trochę światła. Która z nich wygra? Która z nich wygra? Ciemność. Twoje wybory ukształtują nasze losy. No okej. Jak jeszcze sobie godzinę sprawdziłam. Odpalmy ogień w beczkach z androidami, gadać szczerze mi się nie chce. Tu nie ma żadnej beczki. Ale tu już jest. Tak wiem. Alarm, fajnie. Chodźmy tu, tam jest chyba Josh. Tak, tam jest Josh. A nie, tu puszki nie odpala. A z nimi gadać się nie chcę, chcecie posłuchać, co oni tam gadają. To idźcie do po prostu pokojowego przejścia, jak wszystko sprawdzaliśmy. Wyrzucili go, po tym jak już im się znudził. Zanim go znaleźliśmy, żył na ulicy. Wszyscy się wyłączą, jeśli nie będziemy mogli im pomóc. Dlatego trzeba zdobyć tyrium i biokomponenty. Trochę odzyskujemy z tych, co się wyłączyli. Ale zawsze za mało. To jak mogą przeżyć? Nie mogą. Nie mogą. Powoli wymieramy. Czekajcie, gdzie możemy iść? Tu odpalimy beczkę, podejdziemy do części Cyberlife. Odpalanie tego ognia tak realistyczne, że w 2013 roku The Walking Dead to już się lepiej odpalało. Obyć tam tarasem. Chodźmy jeszcze do norów i tutaj tam puszkę odpalmy. Potem pokapujemy Simonowi nasz plan i zakończymy misję. I wtedy też odcinek. Cześć, Nerw. Jak długo tu jesteś?
4 tygodnie, 3 dni, 11 godzin. Kiedy uciekłam, nie miałam dokąd pójść. Jerycho nie było najgorszą opcją. Kto znalazł to miejsce? Jego zwłoki gdzieś leżą na tym statku. Ktokolwiek to był, jego ciało pewnie leży gdzieś na tej łodzi. Wielu z nich jest w dość kiepskim stanie. Tak ludzie traktują tych nieposłusznych. Gardzą nami. Nigdy nas nie zaakceptują. Jak szukasz pocieszenia, to słabo trafiłeś. No, wiem. Dobra, chodźmy do Simona powiedzieć nasz świetny, wszechmogący plan. Simon! Wiem, gdzie możemy znaleźć części. W magazynie Cyberlife w porcie Detroit. Mają tam wszystko, czego trzeba. W dokach są straże. Nie możemy tak po prostu tam sobie wejść. Ludzie nam na to nie pozwolą. Nie będziemy prosić ich o zgodę. Nie mamy żadnej broni. A nawet gdyby, nikt z nas nie umie walczyć. Możemy wykraść te części bez walki. Wystawimy się na śmierć. Być może. Ale to i tak lepsze niż czekanie na śmierć. Wchodzę w to. Masz rację. Można by spróbować. Okej. Niech będzie. No dobrze, to by było na tyle w tym odcinku. Ja byłem Ericzko, na razie. No i cześć, pa pa.